jest większa z tych przyczep? Tak! Wyciągaj go. Sypie się! Pożyć tą. O, widzisz, sypie się. Sypie się dobrze teraz. Pokażemy widzom, jaki zrobiliśmy silos? Dobra, to pokażmy. Zobaczcie, to jest nasz silos, który zrobiliśmy z butli po puchelu. Tata tu wycierł dziurę. Wsypaliśmy tutaj kaszę do środka i jeszcze tylko nie wypracowaliśmy tego, jak będziemy z tej kaszy wysypywać. Bo wsypywanie mamy taki... Wzięliśmy od wsypywania soli do zmywarki, nie? Dobra, oglądaliśmy różne silosy. I wzięliśmy, nie mamy jeszcze podstawy pod nasz silos, ale zrobiliśmy tak, że możemy go postawić na krzesło. Tu jest nasz korek. I zaraz zobaczymy, czy on wsypuje się do tej przyczepy Joskine. Spróbuj wyciągnąć teraz ten korek. No, zobacz, czy wychodzi. Uwaga! I ręczkę bierzemy. Wyciągaj go. Sypie się! Sypie się z naszego silosa. Ale mamy problem z naszym silosem, bo silos ma dziurkę nie w tym miejscu dokładnie, gdzie jest. Teraz odjeżdżaj trochę przyczepą. Ale kurzawa. No dobra, to teraz ten. Znowu będziemy mieli niezły melanż. Będziemy musieli tu nieźle ten. Do Joskina całkiem dużo wchodzi tego. Nie jest źle z tym. Kurzu jest, tata musi wymyśleć, jak to postawić, żeby to było bezpieczniejsze, albo trzeba zrobić taki lejek, jak ma betoniarka z tyłu, nie? I wtedy będzie ten, ale zobacz, ile wchodzi do tego Joskina. Podoba ci się, jak to leci? O, koniec, skończyło się. Chyba wyleciało wszystko z naszego silosa. O, jeszcze ten, jeszcze coś leci, jak popukasz. Ja go będę trzymał, żeby nie spadł. A ty pukaj w niego tak. O, tak. Chyba przyczepa nam się już skończyła, słuchaj. Znowu narobiliśmy bajzlu z tą kaszą. Coś nie do końca. Ten nasz silos jest idealny. Bo dużo kaszy jeszcze. Ue, ale jeszcze kaszy leci. Ale tu jeszcze jest trochę. Tu jeszcze jest trochę, no. Przyczepa nam się prawie skończyła, nie? Robisz, wyrównujesz teraz, tak? Ja odjadę trochę, dobra? Proszę. Jeszcze nie wiem. Przesuń się kawałeczek. Mikuś. Czekaj, jeszcze nie. No spróbuj otworzyć tą... O, widzisz? Sypie się. Czyli w tej przyczepie jest o tyle fajniejsze, bo jest ta dziurka. No jest duża, jest... a tamta mała jest mała i ma tą dziurkę. No i tutaj w zasadzie jak się tak będzie troszeczkę... Ale czekaj! Aha, bo ty teraz podniesiesz, tylko ostrożnie, dobra? Bardzo uważaj, bo to może być ciężkie. O właśnie, po kolei. Tak jak robisz, No nieźle. O, poczekaj! O nie, zablokowało się. Zablokowało się? Ale jeszcze tam leci. O, dobrze, tylko leci nam na podłogę znowu. Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam jeszcze dużo rzeczy do naszej farmy do zrobienia. Wiesz? To może teraz... Oj. Może teraz, Nikodem, spróbuj otworzyć syp cały. Syp cały otworzony jest. Tylko ci odjechał traktor. No dobra, to musimy to inaczej wymyśleć. Wiesz, w czym jest problem? Nie. Bo prawdziwy traktor, jak sypie, to sypie do takiej kraty, wiesz? I jak nasypie do tej kraty, to przez to wszystko spada później do tego miejsca, gdzie jest transportowane do silosa i my musimy takie coś zrobić. Tu będzie tak transportowane i tu będzie wylatywać i występowane i wytransportowane. I tak w koło będą te przyczepy się załadowywać, nie? Dobra, to wiesz co teraz musimy zrobić? Zapakować ten silos z powrotem.
Zobaczcie, mam taką rurkę od papieru toaletowego. Ja ją przetnę na pół. O. Przetnę ją na pół i spróbuję tam zamontować do naszej cysterny. Muszę wyciągnąć korek. Ale nabite jest, wiesz? Znowu będziemy mieli wszędzie bajzdel. I tak jak to przymocuję, o, to będzie dobrze lecieć. Jest zrobione. Zobaczcie, zrobiłem taki silos i tu trzeba będzie pociągnąć, zanim będziemy odpalać. Dobra, silos na miejsce. Krampy kipę. I teraz postawiamy to, mam nadzieję, że się nie będzie sypało. O, nie sypie się. Dobra, mamy naszą cysternę postawioną. To znaczy cysternę, to jest nasz silos, który zrobiliśmy ze śmieci w sumie. A teraz Nikodem, podjeżdżaj ty. Tylko tyłem. Uwaga. O nie. Podjeżdżaj. Zobaczymy, jak działa nasz odklejacz. Sypie się dobrze teraz. Rączki nie podkładaj, bo znowu będziemy musieli wszystko zbierać. Dobra, i teraz będziesz musiał przemieszczać przyczepę. Dobra? Dobra. Tak, żeby ona się tutaj sypała. Ej, to trochę się nie rozsypuje. No sypie się elegancko teraz, ale się nie rozsypuje, bo jedzie po naszym tym. Czyli silos musi mieć taki jakby ten, nie? I teraz tylko mamy, musisz cofnąć trochę. I teraz musimy tylko mieć jakiś problem, bo teraz moglibyśmy zatrzymać, prawda? I załadować drugą przyczepę. Tylko jak my to zrobimy, bo nie możemy teraz tego zrobić, bo nie mamy korka. Przydałby się korek, nie? Prawda? No, przydałby się. Bo jakbyśmy mieli teraz korek, prawda? To byśmy mogli zatrzymać i ładować drugą przyczepę. Może tata spróbuje zatknąć to palcem. Uwaga. O nie. Dobra, odjeżdżaj. I spróbuj załadować drugą, przyjechać drugą przyczepą. Papa za korek zrobił. Wiedź głębiej. Ono musi być pełno, nie? O dobra, za daleko. Tam patrz, co kąt będzie spadało. Okej. Okay. Teraz leci do drugiej. Teraz się ładuje krampę. Niezła zabawa z tym naszym tym. Czekaj, Nikosiu, bo sypiesz znowu na boki, wiesz? I wtedy będziemy mieli znowu bajzdę. Dobra. O, jeszcze ktoś wyleciał. Ja to puknąłem i w trap. Gdzie puknąłeś? No kiedy ty tak rozstawiasz, to ja tak. No tak, bo tam chyba jeszcze trochę zostało, nie? Zablokowało się chyba. Dobra, teraz ostrożnie, żeby nam to nie spadło. Tam jeszcze jakieś drobne, pojedyncze nasienka wypadają. Wystarczy, Nikodem, na razie, wiesz? Mieliśmy zrobić silos do naszej kaszy. I zrobiliśmy. I zrobiliśmy. I nie zrobiliśmy jeszcze wysypu do kaszy, prawda? Teraz musimy zrobić prototyp tego, jak będzie nasz rozładunek wyglądał. Wiesz, jak wyglądają takie prawdziwe rozładunki? A pamiętasz, jak wyglądają takie rozładunki? To ci pokazywałem, jak przyczepa się rozładowywuje i tak robi wysyp? Aha. Pamiętasz? To opowiedz mi o tym. Jak wygląda taki prawdziwy rozładunek przyczepy? W takie kraty.
taki jak na, tak, ta przyczepa na tym filmie robi. Aha. Tu będziesz tak transportowany i tu będzie wylatywać i występowany i transportowany. I tak w koło będą te przyczepy się załadowywać, nie? Mhm. Przydałby się tylko nam drugi mocny traktor, bo mamy tylko dwa traktory. Jeden mamy taki Fenta, on jest nie zmordowany nasz traktor, ale on niestety nie może ciągnąć dłużej przyczepy, bo ma za mało moc. Hej, widzowie, chwila przerwy. Teraz... Siema, to znowu Niko. Patrzcie, jaką to wysypowane zrobiliśmy. No, ze starej półki tego, nie? Zrobiliśmy najazd taki, że on ten traktor może tu przyjechać. I tutaj jest taka kratownica, jak pokazywaliśmy na filmie, że po prostu jak prawdziwy traktor przyjeżdża, to jak wysypuje się, to leci przez ten. Mogę podjeżdżać? Możesz podjeżdżać. Powolutku bardzo cofaj. Pamiętaj o sygnałach dźwiękowych podczas wycofywania. Nie musisz nadjeżdżać. Wystarczy, że jesteś tam wycofany, koło. I bardzo powoli, tata ci pokaże, bo to jest ciężkie. Najpierw trzeba otworzyć klapę, nie? Najpierw się sypuje z tego i widzisz, sypie się przez ten, nie? I teraz delikatnie, gdzie tu się coś trzeba odczepić, żeby się podnosiło? Poczekaj, wysypiemy wszystko. Ola, idzie. O, coś tu się nam... I ona wycofuje wtedy. I wtedy jest wszystko wsypane, prawda? Jedziemy teraz po drugą, po Joskinę traktor jedzie. Ona jest pełna. Olbrzymia jest. Tato ma dopiero pojemność tam. Najpierw tutaj otwieramy, tak? I teraz otwieramy powoli, cały syp możemy robić. Tylko trochę, no. Otwieramy klapę. Ale syp idzie. I dawaj. Powolutku, tak. Bo normalnie to przyczepa by się wycofywała, nie? Po takim tym by jechała i by ten. I tutaj wszystko wtedy wpada w te czeluście tego ten i wtedy po prostu cała kasza znajduje się w środku, nie? Bo ona przechodzi przez ten metal, prawda? Przez tę kratownicę. Tak jak na prawdziwych zabawkach jest, prawda? I o to chodziło. No właśnie. Dobra. I stawiaj tam tego. Stawiaj tam drugą przyczepę. Ej, widzowie, pamiętajcie, że po każdej zabawie trzeba posprzątać, żeby mama nie była zła. Super. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa. Pa.